Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijańskim w ciągu całego roku liturgicznego. Święta wielkanocne są poprzedzane Wielkim Postem, który rozpoczyna się w środę popielcową. Jest to okres, w którym są odprawiane nabożeństwa, gorzkie żale, organizowane są także rekolekcje wielkopostne. Ojciec Święty Jan Paweł II również okres Wielkiego Postu przeżywał bardzo głęboko. W sposób szczególny zachowywał te praktyki wielkopostne, które są powszechne w całym Kościele, ale także i gorzkie żale, które są, można powiedzieć, tylko zwyczajem polskim. Jest to rozważanie psalmów, a także męki pańskiej poprzez drogę krzyżową i inne praktyki. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest pierwszym dniem świąt wielkanocnych. Wielka Niedziela rozpoczyna się liturgią Wigilii Paschalnej, po której odprawia się procesję. Rano cała rodzina zasiada do stołu i dzieli się święconym jajkiem. Na stole znajduje się także wędliny, wielkanocne baby, baranki wykonane z cukru, zajączki upieczone z ciast. Najlepsza tradycja to się dobrze przygotować do świąt. Już w Wielkim Tygodniu od Niedzieli Palmowej. Zajączki trzeba sobie życzyć cały rok. Zajączek nic nie symbolizuje, ani zmartwychwstania, ani nowego życia. To jest zajączek tylko. A być grzeczniejszym, być lepszym, służyć pomocą, to w Wielkim Tygodniu się bardzo przydaje. To jest o wiele lepsze niż sam zajączek. Po śniadaniu obdarowuje się bliskich, a szczególnie dzieci, dobrymi upominkami, tak zwanymi zajączkami. Życzę radosnych świąt, wiele pokoju Chrystusa Zmartwychwstałego, by umocnieni Jego wiarą i miłością promieniowali w swoim życiu i byli tym światłem w codziennych trudach naszego życia. 15 kwietnia wieczorem przy katedrze lwowskiej panował niesamowity zgiełk. Wielu poważnych, zatroskanych ludzi z cennym sprzętem telewizyjnym zgromadziło się przy wejściu. Koncert został nagrany i transmitowany na cały świat. Już po raz drugi w Bazylice Archikatedralnej zostaliśmy świadkami wspaniałego koncertu. Na tegorocznym przyjęciu zabrzmiało wiele utworów z nowego repertuaru Zbigniewa Małkowicza. Podstawą do tematu Miłosierdzia Bożego służył dzienniczek świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Obecni widzowie stwierdzali, że jest to muzyka płynąca z niebios. Zbigniew Małkowicz, kompozytor, który jest przypadkowo również moim mężem. Dlatego jestem jakby od poczetki przy powstawaniu tego operatoru. Bardzo chciał pisać muzykę sakralną. Potrzebował tekstów takich właśnie sakralnych. Trochę męczył mnie, żebym ja pisała te teksty. Mnie to nie bardzo wychodziło. Nie bardzo miałam do tego jakąś chęć. I wpadł mu w ręce wybór poezji modlitewnej właśnie w dzienniczka. Taka polska mała książeczka, czerwona, gdzie same teksty poezji. Rytm piosenek, dobra akustyka i soliści zespołu muzyki sakralnej Lumen sprawili, że długo nie milkły brawa. Soliści Marzena Małkowicz, Jacek Kotlarski, Julia Rosińska-Kopała, Aleksandra Małkowicz-Figaj, muzycy Marcin Figaj, Zbigniew Małkowicz oraz Remigliusz Kozak, instrumentaliści, a także członkowie dużego chóru z ogromną odpowiedzialnością i poświęceniem przekazali nam atmosferę prawdziwej, nieustającej miłości do Jezusa Chrystusa poprzez stawiennictwo świętej Faustyny. Właściwie tak, to był taki moment, kiedy zdecydowałam, że nie będę już śpiewać rzeczy, które mówią o niczym. O kwiatkach, o przyrodzie, o niczym. Postanowiłam, że będę śpiewać o Panu Bogu, bo On jest najważniejszy, jest dla mnie najważniejszy i powinien być najważniejszy dla wszystkich ludzi. Postanowiłam, że będę śpiewać o Nim i dla Niego. I to jest dla mnie najważniejsze. Przypadek sprawił, że Niedziela Miłosierdzia Bożego zbiegła się z Niedzielą Wielkanocną obrządku grekokatolickiego, więc w trakcie trwania koncertu ilość widzów ciągle wzrastała. Wierzę, że dzisiejszym koncertem godnie oddamy hołd Jezusowi Miłosiernemu, wspólnie śpiewając ku czci naszego Zbawiciela. Szerzysz miłosierdzia, Jego, Pana.
Lwowska. Lwowska Telewizja Młodzieżowa. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W dniach od 20 do 22 kwietnia 2012 roku we Lwowie odbyły się warsztaty edukacyjno-szkoleniowe Tworzenie Organizacji Strategia Działania. Były one zorganizowane przez dział polonijny Konsulatu RP we Lwowie dzięki dofinansowaniu MSZ Polski dla członków Lwowskiego Klubu Stypendystów Fundacji Semper Polonia. W zajęciach wzięło udział 15 osób, które odbywały się w szkole nr 24 imienia Marii Konopnickiej we Lwowie. Dane warsztaty miały na celu pomóc młodzieży polskiego pochodzenia we Lwowie w założeniu i aktywnej działalności nowej organizacji. Dlatego musieli znaleźć odpowiedzi na pytania, kim są, o co chodzi w ich działalności, dlaczego to robią albo chcą robić, jakie są ich plany i wyniki. Czy każde tworzenie organizacji to jest pewien proces? To nie jest tak łatwo, że idziemy, rejestrujemy organizację, ona jest i zaczyna sama działać. To wszystko będzie zależało od Waszej inicjatywy. I przede wszystkim od tego, żeby zmienić sposób myślenia. To znaczy, że nie są najważniejsze pieniądze do tego, żeby działać w organizacji, tylko najważniejsze są pomysły i właśnie umiejętność przełożenia tych pomysłów na ich realizację. I pieniądze wtedy same się znajdą, to nie ma problemu. Trzydniowe warsztaty przebiegły w atmosferze wymiany doświadczeń, poznania różnych punktów widzenia oraz produktywnych dyskusji pomiędzy trenerami i studentami, gdzie zostali wyodrębnione poszczególne kierunki działalności organizacji, m.in. kultura, edukacja, sport, turystyka i rekreacja, zachowanie polskości, współpraca międzynarodowa, działalność charytatywna i inne. O jedynkę trudno jest zrobić rzeczy ciekawe, wielkie, ważne, potrzebne. W grupie, zwłaszcza ludzi, którzy się lubią, którzy chcą ze sobą pracować, na pewno o wiele łatwiej będzie realizować cele, które mogą być celami osobistymi, związane z osobistym rozwojem, ale też cele, które będą społecznie użyteczne, czyli dla jakiegoś środowiska szerszego. My mamy za sobą przeszłość w działaniu w różnych organizacjach. Długą przeszłość, bo to początku lat 90. I też wiemy, że początki są bardzo... Taka forma sprzyjała budowaniu zwartego zespołu, który ma wspólne idei, chęć działania, własne umiejętności, determinację w dążeniu do celu, wspólne założenia, wartości i misję. Podą największą to będzie to, co się dzieje, przybierze kształt jakieś takie bardziej wyraziste i konkretne, a ta wiedza, którą zdobywacie, zostanie przekuta w jakiś taki efekt już namacalny, konkretny. Czy to będzie organizacja, czy to będzie jakieś ciało takie mniej sformalizowane, czy stowarzyszenie takie, siakie, owakie i różnie ubrane, to już jest jakby kwestia decyzji Waszej w najbliższym czasie. Kolejne warsztaty Lwowska Młodzież ma już za sobą. Ale czy to wystarczy dla stworzenia i działalności nowej młodzieżowej organizacji we Lwowie? Chyba najwyższy czas, żeby wiedzę zamienić w konkretne czyny. W dniach 15 stycznia 22 marca 2012 roku odbyły się warsztaty języka polskiego zorganizowane dla członków Lwowskiego Klubu Stypendystów Fundacji Semper Polonia. Otóż na pierwszych zajęciach nie byliśmy pewni, że w tak krótką ilość czasu można osiągnąć tak wielką ilość materiału, gdyż uczyliśmy jak pisownię, tak historię i literaturę Polski. Oczywiście, że czasami były trudne momenty, no ale zawsze jakoś razem udawało nam się je rozstrzygnąć. Jestem pewna, że dla wielu z nas to było bardzo fajną przygodą. Oczywiście wrażenia są bardzo pozytywne, ponieważ te kursy były nam potrzebne dlatego, aby zrozumieć, nauczyć się dla siebie czegoś nowego, czegoś nowego się dowiedzieć. I jak powiedziała nasza pani od polskiego, że przez poznawanie swojego języka człowiek poznaje siebie. W ramach zajęć z wykładowcą zostały przerobione następujące działy gramatyki języka polskiego: fonetyka, fleksja i składania zdań prostych i złożonych. Zorientowałam się, że jest lepiej niż ja w ogóle myślałam. Dlaczego? Dlatego, że wy rozmawiacie po polsku, a to już jest bardzo ważne. Oprócz tego były omawiane zasady pisowni. W ramach ćwiczeń służących powiększeniu zapasu słów wykorzystywano techniki dramatowe dla inscenizacji typowych sytuacji z życia codziennego i zawodowego. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu.
Uczestnicy mieli możliwość bezpłatnego korzystania z bibliotek oraz odwiedzania bezpłatnych zajęć, kursów i klubów, które pomogły w lepszych wynikach językowych. Różne były ciekawe momenty. Trudnym w języku polskim jest jak zwykle odmiana. I są takie słowa jak gęś, gąska, dąb, dębina, prawda? I na pewno wszyscy pamiętacie, że to było chyba drugie czy trzecie zajęcie. Jakie ładne skojarzenie miał wasz kolega, jak odmienialiśmy słowo dąb. Już było dębowe, nie pamiętam, jasne czy mocne, w każdym bądź razie. I myśmy to wszyscy, nie tylko ja, bo moja rodzina od razu się o tym w domu dowiedziała i to było na wesoło przyjęte, ale także i dla was to było już skojarzenie, które dłuższy czas było odkładane w pamięci, utrwalane. Uczestnikom warsztatów został podany przekrój historyczny Polski i historia literatury polskiej w Zarysie. W ramach zajęć przybliżających historię i kulturę polskiego narodu były organizowane wycieczki, w tym wycieczki do Królewskiego Miasta Żółkwi, wycieczka po Lwowie, Muzeum Zoologiczne Dybowskiego, cmentarz Łyczakowski i inne. Również uczestnicy byli obecni na przedstawieniach Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie oraz na wszelkich innych imprezach kulturalnych, które odbywały się na terenie Lwowa w tym czasie. Oczywiście na tych kursach było bardzo ciekawo i bardzo wesoło. Poznaliśmy dużo nowych rzeczy i takich rzeczy, o których nawet nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy możliwości dowiedzieć się o tym sami. Na koniec warsztatów każdy z uczestników napisał samodzielnie pracę i przedstawił ją w gronie kolegów z grupy. Wśród was ja nie przeczę, są tacy, którzy od początku solidnie pracowali, a byli tacy typowi studenci, ale i tacy będą kiedyś bardzo, bardzo pozytywnie nastawienie do całego świata, także wszystko bardzo sympatycznie. Kursy języka polskiego w delwowskiej młodzieży w tym semestrze oficjalnie zostały zakończone, ale atmosfera tych spotkań będzie zawsze obecna przy spotkaniach i rozmowach w języku polskim. Eugeniusz Sało, Iwi po Lwowsku. LKS Pogoń Lwów po minionym wygranym sezonie awansowała do trzeciej ligi lwowskiego obwodu. Dla prezesa Marka Horbania, trenera Denisa Czerniajewa i młodych chłopaków polskiego klubu to nie lada wyzwanie. Niestety pierwsze mecze z drużynami Karpaty Kamionka Buzka, Sokół Złoczów i NK Kulików zakończyły się porażkami 5-2, 3-1 oraz 1-0. W każdym meczu, jak widać, walczymy. Nie zawsze nam się to udaje. Dzisiaj graliśmy z milorocznym zwycięzcą, więc gra była dosyć ciężka, ale widać było, że mało nam czego brakowało do zdobycia bramki. Lecz kierownictwo nie traci nadziei i spodziewa się, że zła pasa opuści polski klub. Może pomiędzy pierwszym a drugim sezonem właśnie coś się zmieni, ale na pewno damy możliwość jeszcze chłopakom pograć. Jeżeli będą zmiany, to będą już zmiany między pierwszą a drugą połową. Natomiast bardzo cieszy postawa juniorów Pogoni Lwów, którzy w trzech kolejkach odnieśli 3 zwycięstwa. 7-0, 1-0 i 4-0. Mamy mocny skład juniorski, który mam nadzieję, że w przyszłym sezonie uzupełni właśnie skład seniorski. Niestety problemem jest mała ilość kibiców na meczach Pogoni. Kibicami Pogoni są rodzice, piłkarze, to są też ludzie, którzy powoli, ale zbierają się i stabilnie zbierają się na mecze. Nie mówimy tutaj o setkach kibiców, jest grupa 100-osobowa, 150-osobowa. Na razie nam tego wystarczy. Na dobrego kibica, zawsze to powtarzam, trzeba zasłużyć. Czyli mam nadzieję, że w przyszłości dobra gra seniorów, dobra gra juniorów zgromadzi większą ilość kibiców na stadionie. 29 kwietnia o godzinie 16 Pogoń Lwów zmierzy się z ubiegłorocznym wicemistrzem trzeciej ligi drużyną FC Ruchem Winniki. Zapraszamy wszystkich do aktywniejszego kibicowania jedynej polskiej piłkarskiej drużynie we Lwowie. W każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty. Mam nadzieję, że w przyszłym meczu, choć też gramy z wicemistrzem trzeciej ligi ubiegłorocznym, ale też mamy dobre szanse, aby wygrać. Słodko-gorzki początek sezonu Pogoń Lwów ma za sobą. Czas wyciągać wnioski i walczyć o następne punkty, bo dopóki piłka w grze, wszystko się może zdarzyć. Eugeniusz Sało, TV po lwowsku, Lwów.